Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia trzeciej części rozmowy wokół traumy. Gościem rozmowy jest dr Joanna Pracka. Witaj, Jasiu. Witaj, Sergiusz. Będziemy rozmawiać dalej o traumie, tym razem z perspektywy dziecka i też o terapii traumy. Asiu, co w życiu dziecka trauma robi i jak to wygląda z jego perspektywy? Jak spotyka się z takimi doświadczeniami traumatyzującymi? Może przede wszystkim powiem, co w ogóle może być traumą dla dziecka, nie? Bo podstawową potrzebą dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, nie? I mówimy tutaj o tym, że teoria takiego Johna Bowlby'ego stworzył teorię przywiązania, że we wczesnym dzieciństwie, już w pierwszych dniach, miesiącach, latach naszego życia tworzy się tak zwany styl więzi, styl przywiązania do figur przywiązania, którymi są standardowo rodzice lub opiekunowie, jeżeli dzieci nie są wychowywane przez rodziców, czyli jest jakiś punkt odniesienia dla dziecka i dziecko jakby tworzy z nimi pewną więź, tak? I ta więź, jakby to jest taki etap, kiedy w dziecku wytwarza się taka postawa wobec świata, wobec życia, wobec innych. Może to być postawa tak zwanego prazaufania albo pranieufności, od czego to zależy. Prazaufanie wytwarza się wtedy, jeżeli dziecko na tym pierwszym etapie rozwoju, to też Erikson o tym pisał, jakby spotyka się z wystarczająco troskliwą matką, która zaspokaja adekwatnie jego potrzeby, tak? A jakby rezonuje emocjonalnie z tym dzieckiem. Można powiedzieć, że matka i malutkie dziecko, oni wzajemnie jakby regulują swoje emocje, tak? I dziecko spotyka się z taką bezwarunkową miłością, akceptacją. Jego potrzeby są zauważane, zaspokajane. Natomiast jeżeli potrzeby dziecka nie są zaspokajane, zauważane, ignorowane, to jeżeli dziecko spotyka się z taką warunkową akceptacją, tak, czyli kocham cię, jeśli jesteś grzeczny, prawda, jeśli tam w późniejszym już wieku dziecka też odnosisz sukcesy, tak, przynosisz piątki, szóstki ze szkoły, zawsze kiedy jest ta miłość warunkowa, to już jest wtedy ta postawa pranieufności, nie? Można powiedzieć, że w momencie, kiedy ten styl przywiązania, który się tworzy między dzieckiem a matką, potem w to włącza się też ojciec, nie jest bezpieczny, tylko jest pozabezpieczny, tak zwany, mamy do czynienia z traumą relacyjną, tak? Czyli jakoś to dziecko ma prawo oczekiwać, że dorośli zapewnią mu poczucie bezpieczeństwa, zaspokoją jego potrzeby i jeśli to się nie dzieje, to w pewnym sensie dziecko doświadcza, że jest zdradzone jakoś, nie? Przez tych, którzy powinni o niego zadbać. To dzieje się również wtedy, kiedy nie dochodzi do jakichś takich ekstremalnych nadużyć ze strony rodziców. Czyli nie musi to być od razu molestowanie seksualne, czy nie wiem, przemoc jakaś fizyczna, psychiczna. To może po prostu być też zaniedbanie potrzeb dziecka, nie? Lub też to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że trauma nieprzetworzona u rodziców jest przekazywana dalej, nie? Czyli dajmy na to, rodzice, którzy sami nie mieli bezpiecznego stylu przywiązania ze swoimi rodzicami, czyli dziadkami tego dziecka, nie będą potrafili zwyczajnie stworzyć bezpiecznej więzi ze swoim własnym dzieckiem, nie? I jest ta transmisja wtedy tej traumy relacyjnej, nie? Dochodzi do wytworzenia stylu pozabezpiecznego, czyli albo lękowego, albo ambiwalentnego, albo zdezorganizowanego, co jest też właśnie doświadczeniem traumy takiej relacyjnej dla dziecka, gdzie możemy powiedzieć, że w takiej rodzinie, która pozornie funkcjonuje całkiem normalnie, tak, prawidłowo, jednak ta trauma relacyjna ma miejsce, nie? Może przejdźmy, tak już kończąc ten cykl rozmów, padło tutaj bardzo dużo trudnych, mocnych rzeczy,
tych naszych rozmowach, jeżeli odbiorcą tego naszego nagrania, tego cyklu byłby ktoś, kto mierzy, przeczuwa, że takie doświadczenia są jego udziałem, albo że w jego rodzinie takie rzeczy się dzieją, to co on może zrobić? Co my możemy mu zaproponować? Co w świetle, nie wiem, dzisiejszej nauki, praktyki, pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej, też w ogóle takich relacyjnych rzeczy międzyludzkich, możemy dać takiemu człowiekowi? Czy on musi być skazany sam na siebie i na tkwienie w czymś takim? Oczywiście nie musi. Po to jest terapia, tak? Po to jest psychoterapia, gdzie można w obecności drugiej dorosłej osoby przeżyć tak zwane korektywne doświadczenie emocjonalne w tej relacji, tak? I przerwać ten zaklęty krąg, prawda, przekazywanej traumy. Więc można powiedzieć, że to jest tak jak w ogóle z przetwarzaniem traumy, tak? Według tego adaptacyjnego modelu przetwarzania informacji Francine Shapiro, my się rodzimy z takim wrodzonym systemem przetwarzania informacji i jakby nasz mózg, wszystko, czego doświadczamy w ciągu dnia, tak, wszystkie wydarzenia, wszystkie bodźce, które do nas docierają, w czasie snu mózg integruje to wszystko z tak zwaną pamięcią, z tą siecią neuronalną, pamięciową. I kiedy ma miejsce trauma, to jest trochę tak, że mózg, znaczy ta pamięć traumy nie zostaje zintegrowana na poziomie mózgu, tak? To nawet na poziomie neuroobrazowania widać, że jest taka odcięta wiązka neuronów w tej półkuli emocjonalnej, tak? Która świadczy o tym, że jakaś trauma miała miejsce. Dlatego jakby wyjściem jest ponowne powrót do tego traumatycznego wspomnienia po to, żeby je przetworzyć, tak? Przetworzyć, przetrawić, mówiąc kolokwialnie, nie? Nie po to, żeby ponownie kogoś straumatyzować, bo tego się nie da. Dobra wiadomość jest taka, że każdy, kto doświadczył traumy, przeżył ją. Żyje. Nie rozpadł się, prawda? Nie zwariował. Żyje. Czyli na poziomie w tym sensie sobie poradzi. Egzystencjalnym, tak. On już przetrwa, to przeżył, to już jest. Przetrwa. Tak, to już jest poza nim. Natomiast pewne konsekwencje nadal są, i żeby poradzić sobie z tymi konsekwencjami, trzeba wrócić do tego wspomnienia, na nowo je przetworzyć, po to, żeby ono zostało zintegrowane z tą siecią pamięciową, tak? I żeby przestało mieć taką siłę rażenia, jaką ma. To tak w skrócie. Mogłabyś polecić jakieś metody pracy czy jakieś podejścia, które leczą traumy? Jest sporo różnych, coraz więcej tych podejść się pojawia. Ja ostatnio się spotkałam na przykład z taką metodą brain spotting. Słyszałam o jakiejś metodzie trzech mrugnięć. Natomiast ja osobiście szkoliłam się w terapii EMDR, czy to jest z angielskiego, tłumacząc na polski ten skrót, przetwarzanie i desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych, która polega właśnie na stymulacji bilateralnej obu półkul mózgowych, tak w skrócie mówiąc, przy jednoczesnym przywołaniu traumatycznego wspomnienia. Jest to praca taka ustrukturalizowana. EMDR składa się z 8 faz, protokół EMDR składa się z 8 faz, gdzie przetwarza się pamięć tego wspomnienia na poziomie zniekształconego negatywnego przekonania, na poziomie doświadczanych emocji, które ciało nasze pamięta w związku z tym wydarzeniem, i na poziomie naszych doznań cielesnych, fizycznych, tak? I w momencie, kiedy jakby, to tak w skrócie mówiąc, wraca się do tego wspomnienia po to, żeby to ponownie przetworzyć i zintegrować, czyli żeby ta pamięć traumy, żeby jakby pamięć traumy została zintegrowana na poziomie półkuli emocjonalnej z racjonalną, i żeby człowiek przez to, że to ta jego racjonalna część ma dostęp do tego wspomnienia, może nad tym mieć kontrolę i może postrzegać to adekwatnie jako część przeszłości, a nie coś, co nadal się odtwarza tu i teraz. Czymś nie zrozumiałem, może jakimś zaskoczeniem lekkim mogą być te gałki oczne i te trzy mrugnięcia, o których wcześniej wspomniałaś.
Nie znam się na tej metodzie trzech mrugnięć, ja tylko słyszałam, że coś takiego jest, że się też w Polsce terapeuci z czegoś takiego szkolą. Natomiast jeśli chodzi o tą bilateralną stymulację wzrokową, to jest tak, że można stymulować obie półkule mózgowe nie tylko stymulując człowieka wzrokowo, to może być stymulacja dotykowa, tapping, jeśli osoba wyraża zgodę, czyli jakby tak, przez taki ruch na kolanach, tak, czasami, no tak. To może być też słuchowa stymulacja. Chodzi o to, żeby naprzemiennie stymulować obie półkule lewą i prawą. W trakcie procesu ponownego przetwarzania tego traumatycznego wspomnienia. Nie? Może to brzmieć bardzo enigmatycznie, jakby ktoś był zainteresowany, to na przykład na stronie tego Polskiego Towarzystwa Terapii MDR tam jest ładnie opisane, tak, na czym ta terapia polega. W każdym razie. No jest to jedno z podejść, które są skuteczne. Na pewno empirycznie jest to potwierdzone, że to przynosi jakieś konkretne efekty. Ludzie doświadczają realnej zmiany. Kończąc naszą rozmowę i ten cykl, ten proces zdrowienia jest trudny. Też on jest, on trwa, ale na zachętę jakbyś Asiu mogła, podsumowując, powiedzieć kilka myśli, słów dla odbiorców tych naszych nagrań. Dlaczego warto wejść na tę drogę wyjścia, uzdrowienia, ozdrowienia tych doświadczeń? Dlaczego warto? No. Czy warto to w ogóle ruszać? Mhm. Czy próbować przetrwać, mierząc się z tymi doświadczeniami, tak jak jest? No wiesz, to jest takie pytanie, czy lepsze jest czarna dupa, w której tkwię, prawda, albo jest znajoma i może nie jest komfortowa, ale po prostu już wiem, jak tam funkcjonować i udało mi się przeżyć, czy lepsze jest zmiana, wyjście z tego i poprawa swojego funkcjonowania, no ale w kierunku czegoś nieznanego, nie? Czyli czasami to jest takie pytanie, ludzie czasami nie podejmują pracy nad tym, bo boją się zmiany, bo zmiana to jest coś nieznanego. Czy ktoś tkwi w jakimś dysfunkcyjnym schemacie, w jakimś właśnie, w czymś, co nie jest dla niego korzystne, ani nie jest miłe, ani przyjemne, ale jest przynajmniej znajome, nie? Ja nie wiem, czy ta zmiana, która ma być zmianą na lepsze, z czym to się je, w ogóle nie wiem, jak to jest tak zafunkcjonować. Ale myślę, że warto też choćby po to, żeby przerwać ten zaklęty krąg traumy, czyli tą transmisję, tak? Zwłaszcza jeżeli na przykład... Na następne pokolenie. Na przykład, jeżeli ktoś ma swoje dzieci albo planuje mieć swoje dzieci, to jego praca nad sobą oznacza to, że on będzie zdrowszy i będzie potrafił budować na przykład zdrową, bezpieczną więź ze swoim dzieckiem. Myślę, że to jest taki coś, co może bardzo motywować. Tak, odbiorcami tego naszego nagrania, tą pierwszą główną grupą są kobiety. Dla kobiet ten projekt powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności. I myślę, że takim właśnie naszym podsumowaniem i w ogóle tym pomysłem na te nagrania było to, żeby wyrazić też wsparcie, empatię, uznanie, ale chyba empatię, tu jest kobieta, do wszystkich kobiet, matek, może partnerek, też dziewczyn, które mogą być w różnych sytuacjach i tego, żeby dodać otuchy, że zmiana, też trudna, może pracochłonna, ale zawsze jest warta. Nawet jeżeli nie wiemy, co jest tam po drugiej stronie. Zdecydowanie. Ja jeszcze może tylko dopowiem, że jak pracuję terapeutycznie z dziećmi, to też widzę, że czasami jest tak, że to, z czym się mierzy dziecko, czyli
jakaś psychopatologia czy jakieś zaburzenia zachowania, funkcjonowania dziecka czasami są wynikiem nie tego, że jest coś nie tak z tym dzieckiem, tylko tego, że jego rodzice mają swoje nieprzetworzone traumy i one jakby, tak, dziecko jest takim delegatem, prawda, u którego pojawia się jakiś objaw. Dziecko dostaje ojcowiznę, ale nie tylko. Pojawia się objaw i kluczem wtedy nie jest praca z dzieckiem, tylko okazuje się, że trzeba pracować z rodzicem. I jak rodzic przetworzy swoją traumę, dziecko jest wolne i jest zdrowe, szczęśliwe, tak? Z całym systemem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Gościem bardzo. Tej serii nagrań była dr Joanna Praczka. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.